Nazywam się Marcin Młynarczyk, złotnictwem zajmuję się już ponad 30 lat. W mojej pracowni głównie zajmuję się obróbką metali szlachetnych, złoto, srebro, połączeniu z kamieniami naturalnymi, często też z kamieniami syntetycznymi. Większość elementów robię ręcznie, co oczywiście zajmuje dużo czasu. Wspomagam się czasami momentami formami odlewniczymi, które też sam projektuję. Praca w wosku jak najbardziej podoba mi się, chociaż nie jest to mój kierunek. Wolę pracę z metalem. Taka mała kuźnia bardziej mi odpowiada niż lepienie z elementów plastycznych. Można siedzieć godzinami nad wykończeniem detali, nad topieniem metalu, nad wycinaniem elementów, robieniem rysunków, projektów, siedzeniem, składaniem różnego rodzaju, dopasowaniem kamieni do różnych komponentów. To jest frajda, to jest to, co mi sprawia wielką przyjemność. To lubię robić. I to jeszcze jest taki moment w tym wszystkim, że nawet może przyjść chwila, kiedy robisz coś godzinami, siedzisz, ślęczysz, zastanawiasz się, jak to zrobić. A na koniec przychodzi moment, że jednak cała kompozycja szlaki otrafia, coś ci nie podoba się i wszystko niszczysz. I to wtedy ten moment też jest bardzo fajny, bo bez mrugnięcia okiem można całkiem zniwelować pracę nawet 2-3-dniową, nawet tygodniową. I nie wpływa to w żaden sposób na to, że człowiek się załamuje. Wtedy właśnie dostaje większego poweru, więcej energii i bardziej się wtedy w sobie zaciska, żeby wyszło to jeszcze lepiej. Złotnictwo jest, tak jak mówiłem, moją pasją. Będę chciał to robić dalej. Mam nadzieję, że osoby, które noszą moją biżuterię, będą mnie wspierać w tym wszystkim i dalej jakoś inspirować do tego, żebym zrobił jakieś nowe, ciekawe rzeczy.